Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. W każdy wtorek po 14:10 w Radiu Fiat. Dobrze się z Państwem znowu usłyszeć. Witam serdecznie w kolejny wtorek naszego życia. Rano było tak słonecznie, teraz jakby nieco poważniejsza pogoda, ale nie poddajemy się. Ważne, abyśmy rzeczywiście mieli kogoś, przy kim możemy ten czas dobrze przeżyć. Myślę, że nasze życie jest naznaczone tyloma relacjami, o tym także będziemy dzisiaj mówić, ale największym problemem jest chyba samotność. Radio pomaga, żeby ten problem jakoś rozwiać, trochę go pokonać, więc zapraszam, drodzy Państwo, będzie dzisiaj niezwykły gość. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Za nami Rubens w utworze Wszystko OK, a przed nami, mam nadzieję, bardzo ciekawa rozmowa. Po drugiej stronie telefonu Katarzyna Sosnecka z Katowic. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam księdza. Szczęść Boże, pani Katarzyno. Kiedy wejdziemy na stronę wydawnictwa Misjonarzy Krwi Chrystusa, możemy tam odnaleźć przy książce, której pani jest autorką, takie ładne sformułowanie: nasz bestseller. Wobec tego gratuluję. Chcemy dzisiaj porozmawiać o pani historii, która została opisana i wydana właśnie w wydawnictwie Pomoc. A bardzo nam miło, że z tyłu widzę również patronat medialny naszej stacji, Radia Fiat. Tak, to mnie jest niezwykle miło, że stacja zgodziła się objąć patronat i pomóc mi w wypromowaniu właśnie tych bożych treści, które mam nadzieję także innym pomogą. Zastanawiałem się, jak panią przedstawić. Tak sobie myślę, magister filologii angielskiej, pisarka, ale gdzieś tam chyba na Instagramie były takie sformułowania: Boży rzemieślnik piękna, miłości, prawdy. I zdecydowanie to ostatnie biorę w ciemno po przeczytaniu tej książki. A co autorka mogłaby o sobie jeszcze więcej powiedzieć? Jeśli miałabym chyba siebie przedstawić, na pewno nie skończyłoby się na jednym zdaniu, ale myślę, że właśnie te opisy, o których ksiądz wspomniał, chyba najlepiej oddają to, co chciałabym dla ludzi ze sobą przynosić. Poza tym jestem po prostu zwyczajnym człowiekiem, tak jak każdy z nas. Myślę, że wyróżnia mnie to, co Pan Bóg sobie zamierzył, że ma mnie wyróżniać, i niech się w tym wszystkim, co robię, co planuję robić, zawsze spełnia Jego zamiar i Jego wola. No, takie mocne stwierdzenie, które jest piękne, ale jak czytałem książkę, to ono się gdzieś tak dopiero od połowy pojawia. To prawda. Chciałem pogratulować pani Kasi takiej szczerości. Zresztą sama o tym pani pisze pod koniec. Rozpoczynając tę książkę, zaprosiłam was do świata pełnego gniewu, frustracji, wszelkich odcieni, opryskliwości i prawie hobbystycznego wręcz plucia jadem naokoło. No, można się trochę przestraszyć. Tak, moje życie bez Pana Boga, którego odrzuciłam świadomie bądź nie, nie wyglądało zbyt ciekawie i na pewno nie byłoby światem, do którego ktokolwiek z własnej woli chciałby wejść. Było w nim naprawdę mnóstwo tych negatywnych i trudnych doświadczeń, nie tylko dla mnie samej, ale także, a może przede wszystkim właśnie dla otoczenia, zwłaszcza tego najbliższego.
Pozdrawiamy rodziców i siostrę przy okazji i gratulujemy cierpliwej miłości. To prawda, tutaj ogromne ukłony dla nich i naprawdę płynące z głębi serca podziękowania za potoki wręcz wyrozumiałości dla mnie i dla różnych burz, które razem ze mną musieli przejść, nim Pan Bóg mnie właśnie swoją łaską i miłością przemienił. Powiedzmy nieco o przyczynie tych burz, tych wszystkich trudnych sytuacji, pełnych buntów, wściekłości, bo to była po prostu chyba nieakceptacja siebie, prawda? Tak, zdecydowanie. Mój bunt wobec otoczenia, a przede wszystkim moja kłótnia, że tak powiem, z Panem Bogiem, wynikała z tego, że nie akceptowałam mojej niepełnosprawności ruchowej, ponieważ od urodzenia, czyli już prawie od 33 lat, choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Długo nie mogłam zaakceptować tej choroby i właściwie, tak jak piszę w książce, uznawałam ją za karę. A dzisiaj, mimo że jest mi nadal z nią ciężko i no nie ukrywam, że nie pogodziłam się z nią, ale uczę się akceptować każdego dnia, uważam, że jest drogą do świadczenia o Bogu właśnie. Myślę, że to jest też ważne, że pokazuje Pani taki proces, że to nie jest tak, że momentalnie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, sytuacja w życiu się zmienia, tylko no to trochę trwa. To nie jest dzień, w którym nagle wszystko jest inaczej, ale gdzieś tam ten Pan Bóg właśnie stara się Panią odnaleźć, gracie troszkę w chowanego, nie wiadomo, najpierw Pani sądzi, że to On się schował, troszkę On pewnie ze swojej strony tak to widzi, że Pani jest pozamykana w tym swoim domku pełnym buntu i złości i goryczy, ale gdzieś udaje się Wam powoli, powoli wzajemnie spotkać. Ja myślę, że ta gra w chowanego trwa i będzie trwała aż do końca, bo myślę, że to jest proces, który zachodzi każdego dnia, bo tak naprawdę są gorsze i lepsze chwile i są te momenty głębi w relacji i są też te chwile, kiedy ta relacja no, staje się trochę bardziej oschła i trzeba od nowa ją ożywiać. Myślę, że to tak naprawdę nigdy się nie kończy, choć też trudno powiedzieć, kiedy i jak dokładnie się zaczęło. Pozwolę sobie zacytować to jeszcze z tej pierwszej połowy, takie zdania. Wiem na pewno, że na studiach moje stosunki z Bogiem oziębiły się już do poziomu prawie zerowego. Nie czułam Go zupełnie. Nawet nie chciałam Go czuć. Odepchnęłam od siebie prawie wszystko, co mogło o Nim przypominać. Kościół omijałam szerokim łukiem. Przecież po co odwiedzać kogoś, kto cię nie słucha i lekceważy twoje błagania o pomoc? Kogoś, kto cię nie zauważa i ignoruje? Przecież to nie było tak dawno. To prawda, to było z perspektywy tak naprawdę takiej obiektywnej, to można powiedzieć, że to zaledwie chwila. Natomiast jak widać, no w tak krótkim czasie Pan Bóg może rzeczywiście wiele zmian wprowadzić w sercu. No tak jak mówi ten fragment, ja byłam na ścieżce wręcz wojennej z Panem Bogiem. Wręcz traktowałam Go jak wroga numer jeden w moim życiu, zupełnie obojętnego na mój los, mimo że upatrywała w Nim tak naprawdę źródła pomocy. Ja myślę, że to, co Pani napisała i co Pani mówi teraz, jest bliskie wielu, wielu ludziom, którzy z różnych powodów doświadczają cierpienia i też się zamykają w takiej skorupie buntu. Wobec tego tym bardziej dziękuję za takie odważne mówienie o tym, bo jakby na początku człowiek widzi w tym lustrze siebie, swój problem, nic więcej. Tak. Ja dzięki mojemu nawróceniu, które trwa zresztą do tej pory, przyjmuję taką perspektywę, żeby patrzeć nie na krzyż, bo kiedy patrzę na krzyż, widzę tylko cierpiącego Jezusa,
natomiast patrzeć przez krzyż, bo wtedy, kiedy patrzymy przez krzyż, czyli jakby głębiej, widzimy zmartwychwstanie, które ten krzyż przynosi. Przez cierpienie ktoś się przyjmie i odda Bogu Ojcu. W sobotę byłem na takim musicalu Głos, serdecznie polecam, gdyby pani miała okazję. I tam rzeczywiście w jednej z piosenek padały bardzo podobne słowa. Czy krzyż, na który patrzysz, jest końcem czy początkiem historii? I tutaj słyszę właśnie podobnie, że to jest to, co mnie spotyka, co jest moim krzyżem, nie jest końcem, tylko początkiem historii sięgającej zmartwychwstania. Druga połowa książki to jakby już takie bardziej pisanie tej Ewangelii codzienności, bo tam jest bardzo, bardzo dużo dobrej nowiny, którą jak gdyby przeżywa pani Katarzyna w swoim wymiarze, w swojej codzienności. Ale gdzieś po środku pojawia się taki jakby z nieba posłany pośrednik, który jest określany jako ta z lokami. Myślę, że gdyby nie Boża pomoc i światło z nieba, wielu z tych refleksji pewnie bym nie napisała, bo wszystko, co mnie inspirowało, sądzę, że zawdzięczam Trójcy Przenajświętszej, Duchowi Świętemu i Jego światłu, ponieważ ja nie studiowałam teologii. Dlatego powiem szczerze, że wydaje mi się, że moją teologią, na której opieram te wszystkie rozważania, jest właśnie mój krzyż codzienności. To prawda, ale jeszcze chciałbym dopytać właśnie o tę tajemniczą osobę z lokami, która gdzieś stoi, no, w tym czasie przemiany właśnie i nawrócenia obok pani Kasi, prawda? Tak, tutaj też serdeczne pozdrowienia właśnie, ponieważ ta osoba z lokami to moja przyjaciółka już wieloletnia. Nasza przyjaźń trwa już ponad 10 lat. To od niej zaczęło się moje nawrócenie. Poznałyśmy się przy okazji wyborów Miss Polski na Łusku w roku 2015, więc już sporo czasu temu. I wtedy ona pomagała mi jako wolontariuszka, natomiast ja uczestniczyłam w tym wydarzeniu. I wtedy nasze drogi się po raz pierwszy zetknęły. Ona nie mówiła mi bezpośrednio o Panu Bogu, nie ewangelizowała na siłę, ale jakby ten pokój, który od niej bił, ta ufność i to opanowanie, które można było wyczuć z jej działania, jakby tak mnie fascynowało, że chciałam się dowiedzieć, z czego to wynika. I w ten sposób zaczęłam zadawać jej pytania, ona odpowiadała, a ja później po powrocie po prostu to wszystko pogłębiałam. No i od tego się zaczęło. Teraz może zaproponujemy utwór muzyczny, tam gdzie nie sięga wzrok, tak chcemy odpowiadać na te różne zaproszenia, które przychodzą do nas nie z tego świata. I do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, panią Katarzyną Sosnecką, wracamy zaraz po wysłuchaniu uroczego utworu Do Anny Marii usłyszenia. Jopek. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Rozmawiam dzisiaj z Katarzyną Sosnecką, autorką publikacji Kogo ja widzę? Wydawnictwo Pomoc Misjonarzy Krwi Chrystusa. Słyszymy się? Halo, halo. Tak, witam ponownie, jestem. Bardzo się cieszę. No to znowu sięgamy do fragmentu książki. Takie twarde słowa. Nie żądaj zmiany sytuacji. Pozwól, by sytuacja zmieniła ciebie. Jeżeli nie opuszcza cię przekonanie sugerujące twojemu własnemu sercu, że Pan Bóg pozostaje głuchy na twoje wołanie, jak przysłowiowy pień, może warto wtedy zadać sobie pytanie, dlaczego wciąż pozostawia cię w tym miejscu? Czy ty już znalazłaś tę odpowiedź, Kasiu? Myślę, że po części tak, a przynajmniej tak mi podpowiada serce. Natomiast znając poczucie humoru Pana Boga, o ile mogę powiedzieć, że je znam, to myślę, że jeszcze niejednokrotnie mnie w tej sferze i wielu innych też zaskoczy. Tak sobie myślę po przeczytaniu całej tej książki, że chętnie zaprosiłbym cię na rekolekcje, które w sumie ty byś miała prowadzić.
I w tej sytuacji, kiedy dalej jesteś osobą zmagającą się z niepełnosprawnością, myślę, że twoje słowa, z których teraz przebija nadzieja, sens życia, brzmiałyby bardziej wiarygodnie niż wtedy, kiedy nagle zostałabyś uzdrowiona i pocieszyłabyś się, że wszystko jest okej. I wtedy jakby ten Pan Bóg byłby takim łatwym pocieszycielem. Módlcie się, bo on zaraz odwróci te wszystkie złe sytuacje, no i będzie tak, jak chcecie, żeby było, czyli fajnie. No i właśnie myślę, że to jest jeszcze kontynuacja odpowiedzi na księdza poprzednie pytanie, dlaczego on od razu nie działa. Właśnie dlatego, że według mnie zdaję sobie sprawę, że przyniosłoby to negatywne skutki, natomiast kiedy mamy ukształtowaną już wewnętrzną postawę, kiedy mamy ukształtowane serce, może rzeczywiście dać nam te widzialne owoce. Ja myślę, że dużo osób potrzebowałoby takiego przesłania. I naprawdę pomyśl o tym, że warto by stanąć kiedyś wobec takiego gremium gdzieś w kościele i przemawiać, bo te słowa, kiedy padają z ust osoby doświadczonej przez życie, są bardzo wiarygodne i myślę, że świadectwo dzisiaj jest niezwykle potrzebne, żeby ukazywać ludziom, którzy niestety w lustrze ciągle widzą świat swoich problemów i cierpień, ukazywać, że są, jak napisałaś, kochanymi dziećmi króla. I to chyba daje największą nadzieję. Tylko trudno to sobie uświadomić. Ja wiem o tym na własnym przykładzie, że nieraz to zajmuje naprawdę lata. To nie jest łatwy proces. Łatwo się tego słucha i pewnie wielu to usłyszało, ale uświadomić te słowa sobie w sercu i zdać sobie sprawę, co tak naprawdę one znaczą, to już zdecydowanie trudniejsze zadanie. Niewątpliwie tak, ale jeśli z tego zrezygnujemy, no to pozostaje jakby ta gorycz, bunt i złość, o których pisałaś w pierwszej części. Nie ma radości. Myślę, że trudno w ogóle szukać radości takiej prawdziwej, kiedy nie ma w życiu Pana Boga. Oczywiście są substytuty, tak? Czyli spełnienie w relacji, spełnienie finansowe, to wszystko jest potrzebne. Natomiast jeżeli nie ma tego fundamentu, to zawsze ta radość będzie krótkotrwała i będzie taką radością, która nie daje dobrych owoców. Potrzebujemy też i tych małych, takich ziemskich radości. Myślę, że wydanie twojej książki napełniło cię takim poczuciem dumy i radości właśnie. No i myślę, że to jest też zachęta, by nie spocząć na laurach. Czy tak. Masz jakiś pomysł na kontynuację, czy na kolejną książkę? Tutaj, korzystając z okazji, też chciałabym podziękować z głębi serca wydawnictwu Pomoc za daną mi szansę, za zaopiekowanie się moją też propozycją wydawniczą od początku do końca, więc wielkie dzięki, Bóg zapłać całej ekipie. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to myślę, że mogę zdradzić, że już powstaje propozycja na Boże Narodzenie dla najmłodszych. O proszę, pięknie. A jeszcze powinienem to, o to wcześniej zapytać, zdradzić radiosłuchaczom, no bo każdy ma różne przeżycia, ale żeby od razu zdecydować się, by zrobić z tego książkę, by to wydać, jak do tego poszło, skąd taki doszło, skąd taki pomysł? Zawsze uwielbiałam pisanie, jakby odkąd pamiętam, lubiłam pisać i prozę, i wiersze, i marzyłam o tym, aby być pisarką. A jak odkryłam Pana Boga, to uznałam, że napisanie tej książki będzie miało dwie formy korzyści. Po pierwsze, trochę egoistyczną, można powiedzieć, bo ta książka jest dla mnie jakby formą terapii i wyzwolenia siebie z tego wszystkiego. A po drugie też to świetny
poradnik, że tak powiem, dla innych dotkniętych podobnymi schorzeniami. Niedawno mieliśmy taki wieczór autorski z księdzem Arkadiuszem Paśnikiem w auli parafialnej świętego Zygmunta i on też bardzo szczerze pisał w swoich książkach o historii życia swojej rodziny, siebie samego. To też myślę dla wielu była olbrzymia pomoc, bo pewnie dużo osób zmaga się z takimi trudnymi wspomnieniami rodzinnymi, więc wydanie takiej książki na pewno pokazało, że jakby moja droga nie jest taka jedyna, inni też przez to przechodzą, też cierpią. Tak. Dlatego bardzo ci dziękuję za to, że powstała ta książka, bo to taki trochę pamiętnik ujawniony i myślę, że rzeczywiście warto, żeby dawać świadectwo, żeby rzeczywiście mówić o tym, co w życiu pomaga, bo to tak jak wielokrotnie w czasie naszej rozmowy to powracało, nie jest kolorowo, nie jest wcale łatwo. Ta droga do Bożego Królestwa nie jest wśród, jak napisałaś, ćwierkających ptaszków, ale jednocześnie odkrywamy coś, co jest światłem na tej drodze, czyli sens. Tak, bo ja uczę się codziennie, że Boży pokój, który mamy odczuwać w środku, kiedy go zaprosimy, nie jest równoznaczny do spokoju. Bo sam Pan Jezus mówi, że będą szalały burze, będą wichury, będą wiatry bardzo silne, ale jeżeli będziemy mieli dobry fundament, to nam nie zaszkodzą. Czyli On nie mówi, że kiedy go zaprosimy do życia, wszystko nagle się ułoży, tylko mówi, że te wszystkie problemy wcale nam nie zaszkodzą. Tak, ciężko to z perspektywy takiej naszej codzienności zaakceptować, bo my chcielibyśmy, żeby było tak łatwo, bez problemów, bez cierpień. I często jakby o to prosimy, kiedy modlimy się o Boże błogosławieństwo, no to tak trochę nie łudźmy się, żeby Pan Bóg odsuwał te krzyże, te problemy, te cierpienia, żeby tego nie było. A myślę, tu chodzi właśnie o odkrywanie tego pokoju, tego sensu, tej miłości, która zmienia nasze postrzeganie siebie i ludzi dookoła. Bardzo, tak, proszę, proszę. Przepraszam najmocniej. Ja też bym chciała oczywiście, żeby tego krzyża mojego nie było, bo byłoby mi zdecydowanie prościej, tak? Ale skoro już jest, to mogę z niego wyciągnąć jak największe dobro. I tak się właśnie stało. Jeszcze raz zachęcam radiosłuchaczy do sięgnięcia po tę lekturę Kogo ja widzę? Książka Katarzyny Sosneckiej, naszego dzisiejszego radiowego gościa. Raz jeszcze gratuluję debiutu i czekamy Dziękuję. Na kolejne pozycje. Katarzyna Sosnecka, pisarka, anglistka, ale przede wszystkim człowiek, który zachwycił się dobrą nowiną i chce o tym dawać świadectwo. I mam nadzieję, że właśnie w czasie różnych rekolekcyjnych spotkań będziesz miała taką możliwość. I szczerze do tego zachęcam, bo to naprawdę może być też misja, którą Pan Bóg ci wyznacza. Serdecznie dziękuję za nasze radiowe spotkanie. Również dziękuję za zaproszenie i zachęcam do lektury z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Katarzyna do usłyszenia. Sosnecka, autorka książki Kogo ja widzę? Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Przed chwilą stare, dobre małżeństwo z utworem U studni w sam raz na zakończenie roku liturgicznego. Niekiedy, drodzy Państwo, podczas misji czy rekolekcji ustawiam wobec dzieci, z którymi mam zajęcia, namiot. I opowiadam historię, że oto Pan Bóg każdego ranka, kiedy się budzi, patrzy na pewien obraz. Spojrzy i ma udany dzień, po prostu tak się cieszy, skacze z entuzjazmu. I w tym namiocie, opowiadam dalej dzieciom, tak się stało, że mam kopię tego obrazu. Zapraszam śmiałków, aby tam weszli i zerknęli. Cóż, jest tam ukryte lustro.
Śmiałkowie wychodzą, nie mogą mówić, kogo widzieli, co widzieli na tym obrazie, to dopiero za chwilę stanie się jasne. I dopiero kiedy pytam, kogo tam widziałeś, zazwyczaj słyszę odpowiedź siebie. Ale ostatnio wychodzi dziecko, jedno, drugie, trzecie, no i pytam, kogo widziałeś na tym obrazie? I słyszę, Jezusa. Ja jestem zdziwiony, bo to nie pasuje do mojej koncepcji rekolekcyjnej, troszeczkę poruszony, jakby niezadowolony i pytam, kolegi, naprawdę? A ty kogo widziałeś na tym obrazie? Ten, widząc, że ja jestem trochę niezadowolony, już też zaczyna kombinować mój Ducha Świętego. Mnie już prawie ręce opadły, dopiero starsze dzieci, starsi uczniowie już powiedzieli siebie. Ale może to nie jest błąd? Może właśnie, drodzy Państwo, według tego, co usłyszeliśmy w rozmowie z Katarzyną Sosnecką, warto zacząć widzieć właśnie w tym lustrze dziecko króla. Każdy z nas ma w sobie to DNA od Pana Boga, nie tylko od naszych rodziców. Może za bardzo widzimy siebie, a za mało kogoś na obraz i podobieństwo, kogo zostaliśmy stworzeni i kto daje nam wszystkie możliwe środki, jeśli tylko chcemy z nich korzystać, aby nasze życie było naprawdę sensowne i piękne. Cóż, do usłyszenia w grudniu. Zaczyna się Adwent, przed nami potem Święty Mikołaj. Wiele radości, dobrego czasu. Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. W każdy wtorek po 14:10 w Radiu Fiat.